jedynki zmechanizowanej z Elbląga, pana pułkownika dyplomowanego Tomasza Łyska, dowódcę 9 Pułku Rozpoznawczego z Lidzbarka Warmińskiego i pana pułkownika Tomasza Ciechackiego, szefa Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego. Oddaję głos panu wojewodzie jako gospodarzowi uroczystości, które przed dzisiaj. Witam Państwa. Dziękuję za przybycie. Chcielibyśmy Państwu przedstawić plan wydarzenia, które odbędzie się w sobotę 14 stycznia. Wydarzenia, które taką przyjęliśmy jego nazwę Bezpieczna Polska. Związane jest to z właśnie dziejącymi się dzisiaj już wydarzeniami, czyli z przybyciem wojsk amerykańskich do naszego kraju w ramach wypełnienia zobowiązań, które zostały podjęte podczas ubiegłorocznego lipcowego szczytu NATO w Warszawie. Jest to z jednej strony przybycie brygady pancernej sił amerykańskich, ale także przybycie do Polski sił sojuszniczych NATO, które również w naszym województwie będą stacjonować. Są z nami pan generał Marek Sokołowski, pan generał dywizji, szef, dowódca 16 Dywizji Zmechanizowanej, Pomorskiej Dywizji Zmechanizowanej, pan pułkownik Tomasz Ciechacki, szef Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego i pan pułkownik Tomasz Łysek, dowódca Warmińskiego Pułku Rozpoznawczego. 9 Pułku Rozpoznawczego. Panowie, pan generał zwłaszcza powie nam o całej idei, o tym, jak to stacjonowanie tych wojsk sojuszniczych w naszym kraju, zwłaszcza w naszym województwie, będzie wyglądało. Panowie więcej powiedzą natomiast o tym wydarzeniu, na które chcielibyśmy mieszkańców Olsztyna, mieszkańców naszego regionu serdecznie zaprosić na sobotę. W pierwszej kolejności poproszę pana generała o zabranie głosu. Bardzo mi przyjemnie Państwa powitać. Krótko chciałem powiedzieć, że jest to jedno z ważniejszych w historii Polski przedsięwzięć realizowanych w ramach Sojuszu i Porozumień Partnerskich. Trzecia Brygada Pancerna, która przybywa już do naszego kraju, jest z czwartej dywizji, która stoi na co dzień w Stanach Zjednoczonych. Będzie rozmieszczona ta brygada Żagań, Suwałki, Bolesławiec i w innych miastach na terenie strony zachodniej Polski, aczkolwiek będzie operacyjnie i szkoleniowo działać w całej Polsce. Jeżeli chodzi o nasze województwo, to mamy dwie ważne rzeczy. Jednostki w ramach AFP, to jest Enhanced Forward Presence, będą przebywać w Orzyszu, a właściwie na poligonie przy ośrodku poligonowym Bemowo Piskie. Grupa, która tam będzie stacjonować, właściwie to jest batalion, drugi batalion kawalerii z drugiego pułku kawalerii i na bazie tego batalionu powstanie batalionowa grupa bojowa. W skład tej grupy będą wchodzić również wojska rumuńskie, jak i również wojska z Anglii. Batalionowa ta grupa będzie współpracować na stałe z 15 Brygadą Zmechanizowaną, która podlega w tej chwili 16 Dywizji Zmechanizowanej. Ponadto 16 Dywizja Zmechanizowana wysyła swój komponent na Łotwę w ramach takiej samej grupy, która będzie organizowana przez Wielką Brytanię. I to, co nas dotyka w sensie pozytywnym, w tej chwili jest przeorganizowana i przeorganizujemy dywizję 16 na dywizję międzynarodową. Dziękuję bardzo. Teraz pan pułkownik pierwszy. Dzień dobry Państwu. Ja ze swojej strony, jako szef Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego, w sumie współorganizator z panem wojewodą tego przedsięwzięcia, chciałbym serdecznie zaprosić wszystkich mieszkańców Olsztyna i okolic oczywiście, jeżeli znajdą czas w sobotę, godzina od godziny 12 do godziny 17 na te uroczystości, które się będą odbywały zarówno na Placu Solidarności, przewidujemy, że na Placu Solidarności od godziny 12 do godziny praktycznie 15 będą się odbywały te uroczystości i szereg przedsięwzięć. Druga część będzie się odbywała tutaj w Urzędzie Wojewódzkim w sali 52. W ramach tego przedsięwzięcia przewidujemy szereg takich mniejszych przedsięwzięć, m.in. pokazy sprzętu, pokazy dynamiczne, działania żołnierzy, działania jednostek strzeleckich, działania też elementów Straży Granicznej. Przewidujemy oczywiście wydanie żołnierskiej grochówki, ciepłą herbatę. Przewidujemy quizy dla dorosłych i dla dzieci odnośnie wiedzy dotyczącej zarówno NATO, jak i wiedzy ogólnohistorycznej. Natomiast tu w budynku 52 przewidujemy koncert przeprowadzony przez Wojskową Orkiestrę z Elbląga i inne przedsięwzięcia. Jeszcze raz serdecznie zapraszam. Będą w czasie imprezy wydawane gadżety związane z NATO, będą stoiska promocyjne poszczególnych jednostek, zarówno jednostek bojowych, jak i terenowych organów administracji wojskowej i Straży Granicznej. Myślę, że jeżeli ktoś przyjdzie na to przedsięwzięcie, to się nie zawiedzie. Jeszcze raz zapraszam. Dziękuję. Pana pułkownika. Panie Wojdo, dziękuję za zaproszenie na to uczestnictwo mojej jednostki w takim ważnym przedsięwzięciu właśnie jak Bezpieczna Polska. Szanowni Państwo, jestem dowódcą Pułku Rozpoznawczego Jednostki Szczebla Operacyjnego, odpowiedzialny za zabezpieczenie informacyjne dowódców działających w moim rejonie odpowiedzialności. Nie tylko oczywiście w wizji pana generała, ale każdych sił, które w rejonie się znajdą. I tak jak przećwiczyliśmy to na koncie również sił amerykańskich, także mam w tym olbrzymie doświadczenie we współdziałaniu nie tylko z wojskami polskimi, ale również z sojuszniczymi. Podczas tej imprezy mój pułk zaprezentuje się jakby na dwóch kierunkach. Pierwszym to pokaz dynamiczny, gdzie pokażemy poziom wyszkolenia, postaramy się pokazać poziom wyszkolenia moich zwiadowców, również we współdziałaniu z organizacjami proobronnymi, tak jak m.in. jednostka strzelecka z Gierszwałdu, gdzie postaramy się pokazać Państwu i społeczeństwu, na jakim poziomie jesteśmy i na jakim poziomie relacji, również szkoleniowych, jesteśmy z młodzieżą. I mogę tu Państwa od razu zapewnić, że naprawdę strzelcy nie odbiegają poziomem wyszkolenia od moich zwiadowców. Staramy się dobrze w tym kierunku ich uczyć i szkolić. Drugim etapem jest oczywiście pokazanie naszych możliwości, naszego sprzętu rozpoznawczego, nie tylko pojazdów, ale uzbrojenia oraz systemów, które pomagają zwiadowcom w zdobywaniu informacji. Nie tylko oczywiście o przeciwniku, ale o terenie, o pogodzie, o całym aspekcie wsparcia, będziemy mówić o całym aspekcie wsparcia informacyjnego, doprowadzenia działań m.in. jednostek podporządkowanych panu generałowi. Nie jesteśmy jednostką typowo bojową, nie jesteśmy jednostką wsparcia. Nasz sprzęt jest przede wszystkim cechuje go zdobywanie informacji w terenie. Naszym zasadniczym celem szkolenia jest przetrwanie zwiadowców właśnie w celu przekazywania informacji. Postaramy się w sobotę właśnie to pokazać. Jakieś pytania, proszę Państwa? Bo potem oczywiście będzie czas dla telewizji, no i oczywiście wywiad z Panem Wojewodą, przepraszam, z Panem Generałem dla porannych pytań Radia Olsztyn. Także jeżeli Państwo macie jakieś pytania, to prosimy w tej części naszej konferencji. No problems? No questions? Ja jeszcze może jakbym mógł dodać, bo może Państwo nie wiecie, ale to jest naprawdę bardzo szybko zorganizowane przedsięwzięcie. Na Dni NATO w lipcu mieliśmy praktycznie miesiąc, a może nawet ponad miesiąc na organizację tego przedsięwzięcia, a tutaj praktycznie w przeciągu 3 dni... A skąd ten pośpiech? Samo pytanie. Po prostu takie dostaliśmy polecenie. Zarówno pan wojewoda ze strony rządowej, jak i my ze strony wojskowej. Tak, rozumiem, że nie ma więcej pytań. Dziękujemy bardzo panu wojewodzie, panu generałowi, panu pułkownikom. I telewizja prosiła w takim razie o setkę z panem wojewodą, z panem generałem.